niewiele się różni od mułku z Nilu, o, który można wykorzystać do roślinki. Rybki wyglądają i wołają wody. Wody. Więc najwyższy czas to zrobić. Czyścić. Teraz spłuczemy to wodą. Ładnie spłukać i to jeszcze wybrać. I będziemy zabierali się do kładzenia folii. Oczyściliśmy, włożyliśmy folię, nową folię. Oczywiście trzeba to robić. Zakładeczki, fałdki, żeby ładnie się układały, na półeczkę, kamienie porządnie przyłożyć, wyrównać folię. Wszystko już od razu układamy niektóre roślinki na dużą półkę. Tu będą kosaczce, ten tatarak, no i tam takie inne roszczynki. Za chwilę włożymy tu, gdzie stoję, najgłębsze miejsce, to włożymy nenufary, bo one lubią głęboko, pewno, żeby liście pływały na powierzchni wody. Tu wybijają kwiaty, piękne kwiaty, różowe, białe, będą piękne. Dobra. Są już nenufary, proszę Państwa, na dole. Teraz tylko woda i mogą już zagrać fanfary. O, woda oczywiście wszystko wyprasuje, te zakładki ładnie, pięknie przyciśnie i wejdzie pięknie. I dziękuję. Można wodę leć. Kończy tylko jeszcze trochę dopełniać. Dopełna. Dzień, dwa, niech się woda trochę ustabilizuje chemicznie. Puszczamy rybki. Pięknie wygląda. Wszystko. Ładnie kamyczkami. Jeszcze tylko się korą uzupełni, ładnie obsypie elegancko wszystko, żeby to ładnie wszystko komponowało. Tego. Czekać, puści się rybki, będą się rozmnażały na pewno, bo zawsze były piękne, bardzo pływały i będą. Dobra. Zakwitną oczywiście te nenufary, jeden różowy, biały, no będzie piękny.